Wodę. Drodzy Państwo, bardzo piękne ilustracje, wierszyki dla Weroniki, ponieważ Weronika była tutaj główną sprawczynią, była muzą, która sprawiła, że ta książeczka w ogóle powstała. Barbara Szczepańska o pseudonimie Judyta jest autorką bardzo, że tak powiem, płodną pod różnymi względami, bo napisała i musicale. Napisała 3 tomiki wspaniałej, a więcej, 4 tomiki wspaniałej poezji. Napisała mnóstwo tekstów piosenek. Właściwie wszystko to, co śpiewa i co dzisiaj Państwu zaprezentuje, co w ogóle śpiewa na swych wspaniałych koncertach, to jej słowa. Dobiera tylko wspaniałych kompozytorów, takich jak na przykład Jacek Ziemiński. Drodzy Państwo, rozpoczniemy, ponieważ tak to jest, zanim przejdziemy do pierwszej piosenki, ponieważ przed wejściem tutaj okazało się, że cała kolejność misternie ułożonego przez nas programu legła w gruzach i będzie pełna improwizacja, a więc nie martwcie się Państwo, jeżeli się zdarzą jakieś drobne pomyłki, powiemy, ja zapowiem coś innego, oni coś innego zagrają, wrócimy z powrotem, wszystko będzie. A teraz, żeby było ładnie, poproszę wspaniałą Weronikę, aby stanęła tutaj na schodku i rozpoczęła dzisiejszy koncert, dzisiejszą promocję od przeczytania tego wspaniałego, tytułowego wiersza pod tytułem Jak to pies zapowiadał pogodę. Jak to pies zapowiada pogodę. W telewizji dobra sprawa, pies pogodę zapowiadał. A był dobrze wychowany, dość przystojny, wyszczekany. Stał pod kolorową mapą, to i tamto wskazał łapą. Wyż, niż i temperaturę, lecz wciąż wieści miał ponure. Tu po wodzie, tam za biegiem, każdy wzdycha, co się dzieje. Na północy było jesienne, tam znów był alergenne. Choć w przypadku to przyczyna, każdy mówił, to psa wina. Wszędzie był rozpoznawalny, celebryta, pies medialny. Choć zarabiał znakomicie, miał dosłownie pieskie życie. W złym znaczeniu oczywiście. Każdy patrzył nienawistnie. Tu ktoś w niego kipiąc złością rzucił nagle dużą kością. Ktoś samochód mu podrapał, na ulicy za sierść złapał. Za co wszystko? Nasz pies wrzaśnie. Za pogodę pod psem właśnie. Tak jest, za pogodę pod psem.